Dzień dobry, ja się nazywam Jakub Dziwilewski, to są Rozmowy o Mieście, a dzisiaj naszym gościem jest Kinga Dębska, reżyser, pedagog. Coś jeszcze pominąłem? No, tak jak zawsze, wszystko w jednym. Dokładnie. Po raz kolejny witamy Cię w naszym studiu, dlatego że są znowu powody tego spotkania i to co najmniej dwa, a może nawet i więcej. Pierwszy to taki, że wróciła kofeina. I nie mówimy tutaj o kawiarni, o kawie, chociaż jestem fanem kofeiny w tej wersji, ale ty masz inną wersję, jeszcze ciekawszą. Tak, chciałabym, żebyś też był fanem tej wersji. Właściwie to jestem, tylko jeszcze takim cichym fanem. Kofeina to jest taki projekt, który już funkcjonował przez 3 lata w naszym mieście. Teraz będzie edycja 4. Kofeina, ofowa scena teatralna w Kędzierzynie-Koźlu. Taka jest pełna nazwa tego projektu. I projekt zakładał w tej, powiedzmy, pierwszej wersji, że zapraszam teatry ofowe, takie, które ja znam i które, za które ręczę, że są dobre. Zapraszam ze spektaklami przynajmniej raz na miesiąc i taki spektakl jest dla naszych widzów, oczywiście z kawką przed. Natomiast ponieważ troszkę przerwała te plany pandemia, tak, a ja rozpoczęłam studia na pedagogice teatru i trochę się też zmienia moje myślenie o teatrze, no to ta edycja ma za zadanie jakby zbudować publiczność przy kofeinie. Chciałabym, żeby to była społeczność, która będzie podejmowała może różne zadania, może będzie proponowała tematy spektakli. Może czyli będzie... co, nie dość, że idę na spektakl, to jeszcze będę coś robić? Tak. Sprzątać scenę? Nie. Na razie to będą bardzo niewielkie działania, takie, które nikogo nie zestresują. Takie może, które nie będą jakoś bardzo spektakularne i nie będą jakieś bardzo zauważalne. Natomiast będą miały na celu na pierwszy raz poznanie się. Ja bym się chciała poznać z naszą publicznością i chciałabym, żeby nasza publiczność poznała mnie, a także innych członków teatru, ludzi pracujących i teatru na krawędzi, jeżeli teatr na krawędzi przynajmniej w jakiejś części dołączy, bo każdy ma różne plany na sobotę, więc przynajmniej niektórzy się pojawią. Przypomnijmy, teatr ludzi pracujących to są ludzie już dorośli, pracujący, dorośli, tak. A teatr na krawędzi to są młodzi. To jest moja młodzież, która też jest bardzo ciekawym obiektem do rozmów. No i będą takie działania przed spektaklem. O 15:30 w sobotę będzie można wziąć udział w takich małych warsztatach, ale one nie wymuszają na nikim jakichś działań teatralnych wielkich. Nie trzeba wchodzić na scenę i od razu nie, występować. Nie. Więcej będziemy rozmawiać, może jakieś małe działanie teatralne, ale to tylko zależy od ludzi, którzy przyjdą, bo ja też nie wiem. Wiem, że na razie się zgłosiło kilka osób. Też się bardzo cieszę na to spotkanie. Ale będą też takie działania w foyer, przy których właśnie będzie okazja do poznania i aktorów, i mnie. I ja będę mogła poznać troszeczkę naszych widzów. Także bardzo się cieszę w ogóle na to spotkanie. Bo takim moim hasłem tej edycji Kofeiny jest, że teatr to jest spotkanie. I chcę po prostu, żebyśmy się spotykali i żebyśmy stworzyli taką fajną społeczność w Kędzierzynie-Koźlu, przy teatralną. Bardzo mi się podobał ten pomysł, tym bardziej, że od dawna podejrzewałem, że ta grupa pasjonatów teatru jest całkiem spora, mimo że nie mamy teatru sensu stricte w Kędzierzynie-Koźlu, jako takiej instytucji etatowej i tak dalej. Ale takie inicjatywy jak ta są o tyle ciekawe, że no najczęściej w teatrze nie mamy okazji do tych spotkań. Rzadko kiedy mamy. Nie może mamy. Tak. Powiem tak, że pedagogika teatru to jest taka dziedzina, która raczkuje jeszcze ciągle w Polsce. Studia pedagogiczno-teatralne zostały zorganizowane dopiero 10 lat temu. I tych pedagogów teatru jest coraz więcej. A kim jest taki pedagog teatru? Bo to się kojarzy z panią, która w szkole będzie robić teatrzyk. Nie. To jest taka osoba, która działa za pomocą narzędzi teatralnych, pracuje ze społecznościami, które tego potrzebują. To są różne społeczności. A my tego potrzebujemy? Uświadamiamy sobie w ogóle to potrzebę? Myślę, że każdy potrzebuje przepracować różne rzeczy, popracować nad różnymi tematami, spotkać się, porozmawiać. To są też narzędzia teatru. Rozmowa jest też narzędziem teatralnym. To jest taki człowiek, który wchodzi tam, gdzie jest społeczność, która potrzebuje. Czasami nawet
prowokuje tą jakąś społeczność do zdefiniowania jakiegoś problemu, który ma. Ale też jest takim łącznikiem, łączy ludzi po prostu. Tak ja widzę pedagogikę teatru. Może pracować w szkole, wielu pedagogów teatru pracuje w teatrach, są już dyrektorami teatrów, też wielu jest, te teatry działają troszeczkę inaczej. Tam to budowanie społeczności i tworzenie różnych rzeczy i wydarzeń takich przy spektaklach to już jest coraz powszechniejsza sprawa. No i są też ludzie, którzy pracują w społecznościach wykluczonych, typu więzienia, typu właśnie osoby z niepełnosprawnościami. To tam wchodzą pedagodzy teatru i tam robią dobre rzeczy. Robią dobre rzeczy, to są dobrzy ludzie. Super. No to bardzo się cieszymy, że mamy też takiego dobrego człowieka u nas, Kędzierzyn Koźno. Zapraszamy do udziału w Kofeinie. Sobota. Sobota, godzina 17. To jest spektakl. To jest spektakl. O 15.30 są taki mały, ludki warsztat teatralny. I o 17.00 można zobaczyć spektakl Wojtka Kowalskiego, Kukla. I to też jest spektakl, który trochę mobilizuje do myślenia, do refleksji. Wojtek Kowalski zawsze mobilizuje do myślenia. Tak, tak, tak. On prowokuje zdecydowanie. On prowokuje i oczywiście znowu teksty Rudnickiego, więc znowu prowokacja, ale mądra prowokacja. Kukla to jest czyli nie jest to prowokacja dla samej sensacji, dla ekscytacji, tylko ma to do czegoś zmierzać. Tak, Kukla to jest czapka Stańczyka. No to już mówi samo przez się, jaki to jest temat. Jasne. I można sobie rezerwować miejsca na naszej stronie internetowej www.tlpkk.pl. Zapraszamy, żeby Wam potem miejsc nie zabrakło, Dom Kultury Lech. Tak. Na osiedlu Blachownia. No i wspiera nas gmina Kędzierzyn-Koźle w tym projekcie. To bardzo dobrze. Cieszymy się. No i te działania, o których mówimy przy okazji Kofeiny, ale te wcześniejsze działania zostały dostrzeżone, bo spotkał Cię wielki zaszczyt, zostałaś nominowana do nagrody imienia Haliny Machulskiej. Halina Machulska była właśnie prawą ręką Juliusza Machulskiego, przepraszam, Jana Machulskiego. Ale Halina Machulska jakby działała zupełnie inną drogą, że tak powiem, trochę, bo właśnie te jej działania były bliskie pedagogice teatru i to jest taka nagroda, którą organizatorem i fundatorem tej nagrody jest Teatr Ochoty i to jest nagroda dla aktorów, aktorek, pedagogów, pedagożek i osób, które działają w społecznościach za pomocą narzędzi teatralnych, kulturalnych, ale właśnie działają jakby w celu integracji tych społeczności. No i dla mnie to jest w ogóle niesamowite, że ja zostałam dostrzeżona, bo było bardzo dużo zgłoszeń. Z tych zgłoszeń zostało wybrane 5 osób do nominowanych do tej nagrody i 23 listopada w Warszawie w Teatrze Ochoty odbędzie się taka gala, podczas której zostanie ogłoszony, kto został zwycięzcą, ale ja myślę, że jeżeli się znalazłam wśród 5... Znaczy sama nominacja już jest nagrodą, tak? To jest trochę jak nominacja do Oscara. Dokładnie. Okej, jeden zdobywa, ale ci pozostali też są dumni z tej nominacji. Tak. Ja jestem dalej zaskoczona, że ktoś mnie zauważył w takim małym Kędzierzynie Koźlu, gdzie nie ma w ogóle teatru, a jestem razem z pedagogzkami, które pracują w teatrach i tworzą niesamowite rzeczy i w niesamowitej ilości. Także jest to naprawdę wyróżnienie dla mnie. Gratulujemy. Jesteś na pewno wiele pracowałaś na to, że te działania zostały dostrzeżone. Bo to są wieloletnie prace na przykład z młodzieżą, ale i z dorosłymi. Tak, to jest w ogóle taka nagroda, w której się nagradza ludzi, których działanie jest długoterminowe. To nie jest działanie jednorazowe. Ja nie jestem tam nominowana za jakieś jedno wydarzenie, tylko właściwie za całą moją pracę. Jest to taka piękna wisienka na torcie dla mnie. Ale to ma być wisienka, która ma rozbudzić głód kolejnych sukcesów, kolejnych inicjatyw. No powiem, że rozbudza. 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 Jest to bardzo motywujące, bo generalnie jak człowiek jest dostrzeżony i zauważony,
To jest to chyba dla każdego z nas bardzo ważne, żeby Dokładnie. Ta jego praca miała jakiś sens i żeby ludzie to widzieli i chcieli też w tym uczestniczyć. No też powiedzieć, że jesteś chyba najczęstszym gościem naszych rozmów o mieście, bo już jesteś po raz trzeci, a jeszcze chyba nikomu się nie udało być u nas trzeci raz, więc to pokazuje, że jesteś coraz częściej też dostrzegana, lokalna społeczność też to widzi. Co było widać na przykład w czasie wakacji podczas Festiwalu Kulturka. Tam oczywiście to były szersze działania, nie tylko twoje, ale to zostało dostrzeżone i ja pytałem panią prezydent podczas konferencji prasowej jednej, to władze miasta zapowiedziały, że w przyszłym roku jak najbardziej chętnie będą kontynuować te działania. Tak, ja mam nadzieję, że Ewa i Kuba, tutaj Ewa Buzo i Kuba Dobner się tutaj sprężą mocniej, ponieważ ja w tym roku mogę być tylko takim, że tak powiem, pomocnikiem, Aha. bo przede mną dyplom na moich studiach, więc jeszcze ciągle się dokształcasz. Tak. W przyszłym roku, w czerwcu, mam nadzieję, będę absolwentką pedagogiki teatru i będę mogła dumnie powiedzieć, że jestem pedagogzką teatru. A jeszcze nie jesteś? Już nagrody zbierasz, ale jeszcze nie jesteś? Myślę, że jestem, to znaczy te studia mi pomogły uświadomić sobie, że ja właściwie na całej tej mojej drodze, mojej działalności teatralnej, to zawsze byłam pedagogiem teatru i jakoś to do mnie dotarło, no ale chciałabym mieć jeszcze taki tytuł. Aha, co na papierze, to na papierze, tak? Rozumiem. No to życzymy Ci tego, żeby ten dyplom przebiegł sprawnie. No i żebyś jednak miała czas jeszcze na kolejne inicjatywy. A póki co zapraszamy na kofeinę. Tak jest. Pierwszy jakby odcinek? Pierwszy kofeinowy spektakl. O. 16 listopada, godzina 17, Dom Kultury Lech. Zapraszamy.